Siema z tej strony, Paweł z kanału IT Passion, a ze mną jest... Paul Kerson, siemano. Oraz... Damian Piro, witam. Także słuchajcie, zaczynamy luźne strzelanie. Mamy rakietki Joker, inne fajne rakiety hukowe oraz takie pudełeczka pełne różnych dobroci. A więc otwieramy, okej, zobaczmy i zaczynajcie jakieś strzelanie. No to, Paul Kerson, odpalaj. Dobra, zacznijmy może... Może o... Mamy tutaj, jest to taki fajny single shotik. Okej, okay, dobra. Jest to starość na NWP. No, ma z kilkanaście lat. A więc... Pożyć za polarę. Wbity w trawkę. Odsuwanie. Na bezpieczne kilka metrów. Nawet miał tytan. Lekko. Spoko. Fajne echo. Cichutkie, ale przyjemne. Może ja bym też sobie coś odpalił. Mogę odpalić? Okej, biorę zapalniczkę. No i odpalamy. Ale jest fajny, fajny dźwięk. No, dźwięk bardzo spoko. Jeżeli chodzi o dziurkę, no to jest bez szału. Już wam pokazuję. A nie, bardzo dobra, bardzo ładna dziureczka. Elegancka. Podoba mi się. Dobra. Co? Naprawdę? A ja. Naprawdę? No dobra. No to lecimy. Rakieta Joker z bazuki odpalana przez Damiana. Także, jak to mówią, tylko wariaci są coś warci. Dobra, lecimy. Lecimy z tematem. O kurna. Wiemy tak. Ale po prostu. Się tam od bloków odbiło. No. Ładnie. Pięknie. Dawaj, bardzo, bardzo spoko. Porównajmy z Thunderem. O. Z Thunderkiem dałeś. No. No i teraz rakietka Thunder. Mam jakieś problemy z ostrością. To samo miejsce. O. Ładnie. Podobnie. Zacznę. No. Zaczekaj. Elegancko, elegancko. Bardzo przyjemne. Zapasza. Ale proszę. O. Ładno. Podobnie. Zacnie. Ale fajnie wystrzeliło. Tutaj jest taki fajny offroad. No to odpalamy, póki nie jedzie żaden samochód. Okej. Okay. Mocne to jest? No, takie przyzwoite. No, nawet spoko. No to Gorilla Bomb P1. O k***a. No to lecimy, masóweczka Doom Boom 5G, złote, starutkie. Odpalaj. Zdrowo. Zdrowo walnęło. Zaraz zobaczymy jak... O k***a. Jest kraterek. Jest kraterek. O! Coś się dzieje. No i... Może być fail. No i tutaj... ile to jest? 3 sztuki? Dum bum 5G? Chyba tak. Mamy tutaj taką dziureczkę, dziurunię, zobaczcie, nie wiem czy widać, o, po dwóch masóweczkach mamy tutaj fajną dziureczkę, na wysokość, o, jak widzicie, no, z 15 cm w takich liściach, bardzo fajne, Doom Boom 5G, polecam, fajnie to wygląda, jak widzicie, o, tak to jest. Porównanie, JR-101 leci w powietrze. Na ziemi. Aha, co? Na ziemi. Aha. Dużo jest.
Dobra, i teraz leci kolejna, tylko że tutaj już na ziemi. No, no w sensie tamta też była na ziemi. Tu się hacza, chociaż nie. Ja, no, jest moc, jest moc. No dobra, no dobra. No, w powietrzu. Wysoko dosyć leci. W powietrzu nie czuć, ale. Ale. Jak widzicie, kijaszek tutaj. I mimo tego, że on był wysoki, to tutaj nie ma już trawy, także została usunięta. A tutaj? Gdzie on był? A tutaj. I tutaj nawet trawa jeszcze została. Kijek został urwany tutaj troszeczkę niżej. Ja, no, jest moc, jest moc. Damian zaproponował tutaj małe słoneczko z tych oto pięknych petardek, które już są w zasadzie niedostępne. O, coś tu się szykuje, jak widzę. Coś grubszego. Coś grubszego, tak? No dobra, no dobra. Także to chyba będzie już z tego, co widzę, finał tego odcinka. Jak widzicie, Sylwester coraz bliżej. A w międzyczasie, jak szykują słoneczko, zapraszam was na grupę Pyromaniacs Army oraz na mojego Instagrama, no i na stronę petardki.pl. Nie złapało fokusa. Jest to partia numer 1, 2, to jest chyba... Jedynka? Co ty gadasz? O. Dlatego taki... O ja! Nie szkoda się aż szkoda. Tego? No dobra, no dobra. Dobra, warto. Dla wspomnień, słuchajcie. Taki korpus zajebisty. Korpus, no po prostu jest nieziemski. W mojej opinii partia pierwsza jest minimalnie lepsza, no ale strzelają bardzo, bardzo podobnie. Także łap, no i lecimy ustawiać. No to słoneczko jest układane. A, tutaj dołożę symboliczne tutaj coś małego od siebie. Okej, okay, dobra, bardzo fajnie. No, towar oczywiście to co zrobimy, żeby flara, od Damiana i Paukersona, także dziękuję za możliwość wzięcia udziału w takim fajnym słoneczku. Co ja powiedziałem? No to było słabe. No to jest od Damiana i Paukersona, dziękuję wam za wzięcie udziału w takim fajnym słoneczku. W takim razie ja się już odsuwam, no i odpalajcie. No to lecimy! O! Ale dostałem gipsiorem. Ja nie wiem, czy jeden eksploder... Co? Pod nogą. Ja? No, zobacz tu. Dostałem gipsiorem, nie. Ja mi się nie zbliżę. Widziałeś? Co, gips? Cały? No chyba se ja robisz. Nie. Poczekaj, gdzie on jest? Zobaczcie, exploder, którego wysadziło słoneczko, uderzył mnie, to nie był jednak gips, także pamiętajcie, nie róbcie tego w domu. Jak widzicie, Boże, w domu, ja p***olę. No w sensie, no na takim nawet, w takich pięknych okolicznościach przyrody też nie próbujcie nas naśladować, ponieważ jest to niebezpieczne. Joker naładowany. Owa taka dobra. No, lepiej. No. Ale... Jakiś taki lepszy, ty. Lepszy w cholerę. Doinwestowany może. W takim razie tym pięknym akcentem dziękuję wam za oglądanie. Uważajcie na siebie, ponieważ Sylwester coraz bliżej, tak jak już mówiłem. No i niełatwo. Niełatwo? Nie trudno zrobić sobie jakąś krzywdę. Trzymajcie się i cześć. Pirotechnika jest fajna, bezpieczna, no ale trzeba wtedy... Co trzeba? No, co trzeba? Jest bezpieczna, jak uważamy. No, trzeba uważać, jak jest bezpieczna. Nie. No, pirotechnika jest bezpieczna, ale trzeba ją odpalać zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie róbcie tak jak my. No i cóż, trzymajcie się i cześć. Dobra.